Sound and Vision The Bristol Show, relacji część druga, zapraszam. Chciałbym, moi drodzy, jeszcze parę rzeczy pokazać. Między innymi dosyć ciekawie wyglądające podstawki pod sprzęt audio o różnych rozmiarach. Zarówno możemy je zastosować w przypadku kolumn większych lub mniejszych, jak również innych klocków wchodzących w zestaw sprzętu audio. Firma Pristine Vinyl, pokazująca swoje maszyny myjące, dosyć zaawansowane. No i warto też wspomnieć o firmie Cyrus, specjalizującej się chyba głównie w przetwornikach analogowo-cyfrowych, w datach i odtwarzaczach strumieniowych. No, trudno też przejść obojętnie obok takiej firmy jak Audis, produkującej słuchawki. Jak widać, jest to firma, która kładzie duży nacisk, zarówno jeśli chodzi o estetykę i jakby klasę wykonania swoich produktów. Osobiście, jeśli widzę takie naturalne materiały jak drewno, nie tylko w słuchawkach, ale no, wszędzie, gdzie ono ma jakby swoje uzasadnienie i można je zastosować, no to jestem pełen uznania. I na koniec pozwolę sobie parę słów powiedzieć na temat firmy Bowers & Wilkins. Myślę, że jest to firma dosyć dobrze znana, ale i bardzo wyraźna. Wyraźna, jeśli chodzi o filozofię brzmienia, niewątpliwie kładąca ogromny nacisk na odpowiednią prezentację swoich produktów. Ta prezentacja trwała ponad 20 minut, podczas której zostały dość dokładnie omawiane istotne elementy i podejście firmy do kształtowania specyfiki brzmienia, budowania swojego wizerunku od strony technicznej, komponentów zastosowanych, materiałów, technologii, procesu technologicznego. Na przykładzie kilku modeli, od niższych, bardziej takich no, entry level, do coraz wyższych. Te pierwsze, najtańsze monitorki, model już teraz nie powiem, to można zobaczyć w katalogu. Około 800 funtów one kosztują. Poprzez kolejny model wyższy, różniący się zastosowaniem osobnej kopułki wysokotonowej, znaczy kopułki w sensie aluminiowej obudowy samego głośnika wysokotonowego, zainstalowanego ponad tą zasadniczą główną bryłą kolumny. No i prezentacja oczywiście tych subtelnych różnic w brzmieniu. Oczywiście ja nie jestem w stanie tutaj ich zaprezentować, ale możecie mi uwierzyć lub nie, różnice były ewidentne. Czy na plus? Kwestia sporna. Niewątpliwie w tym modelu z tą kopułką odseparowaną zdecydowanie tych wysokich było więcej. One były bardziej takie no, otwarte, bardziej transparentne, ale czy neutralne? No właśnie, o to jest pytanie. Wyższy model podłogówki, około 1800 funtów, jak pamiętam, już z osobnym głośnikiem średniotonowym. I podobna historia, jakby zasadnicza filozofia brzmienia zostaje zachowana, natomiast te detale wynikające z zastosowanych komponentów głośników uwidaczniają się wraz z tymi kolejnymi modelami. W przeciwieństwie do roku ubiegłego, no tutaj mieliśmy do czynienia z modelami niższymi, natomiast z ubiegłego roku, pamiętam, były prezentowane kolumny te, no jak nie najwyższy model, najdroższy, to no nie wiem, może jeden niżej.
Na dużym monitorze prezentowany był film i z tego co pamiętam, to widziałem tam jakiś albo B-25, albo latającą fortecę, coś takiego, no i była tam taka batalia powietrzna. Natężenie dźwięku było tak ogromne, że po prostu gdyby ktoś chciał między sobą z widowni rozmawiać, no to by się nie słyszał. Nad nazwą, nad literką B na suficie widzimy, to jest wręcz nieprawdopodobne, albo zbieg okoliczności, albo po prostu przez rok nikt tego światła z powrotem nie zamontował. Widzimy, że wystaje po prostu oprawka z żarówką. Jak przypuszczam, jest to pozostałość z zeszłego roku, kiedy to podczas tej prezentacji filmu ta oprawka wyleciała i po prostu wysunęło się to światło z sufitu. Później pan, który prowadził prezentację, zapytał się, jak było. No to tam widzowie wskazali na to światełko. No także można mieć wyobrażenie, co tam się działo. Brzmienie kolumn firmy Bowers & Wilkins robi duże wrażenie, jest efektowne, na pewno na wysokim poziomie, dokładne, ale mnie nie porywa. Znaczy, tu nie ma, trudno mówić o czymś takim jak magia. Niewątpliwie cały proces technologiczny, bezkompromisowość, zastosowane elementy, to wszystko, to słychać oczywiście. Niemniej jest to brzmienie specyficzne i nie każdemu może odpowiadać. Na koniec możemy podziwiać wybrane komponenty. W tym roku jest znacznie bardziej ubogo, co prawda widzimy tutaj membramy, widzimy kosze, te aluminiowe kapsuły głośnika wysokotonowego. W tamtym roku mieliśmy możliwość pomacać, dotknąć kapsułę z wyższego modelu, gdzieś głośnik średniotonowy taką właśnie kapsułę posiada, około 15 kg żywej wagi aluminium bądź jakiegoś innego podobnego stopu. Naprawdę robiło to wrażenie. Podobnie tutaj widzimy połówki membran. W tamtym roku mogliśmy podziwiać całe membrany i prezentacja między innymi polegała na tym, że pan, no, który dokonywał tej prezentacji, 70-80 kg tak na oko, stanął położył tą membranę na podłodze i na niej stanął i nic się z nią nie stało. Niech to daje wyobrażenie o sztywności tej konstrukcji. A masa, no jak podejrzewam, zbliżona do tradycyjnych papierowych czy jeszcze innych z włókna innych membran. To jest rzecz jasna, oczywiste, że membrana winna być możliwie jak najlżejsza. Moi drodzy, idę się odmeldować mojego lorda. Imprezę uważam za zamkniętą i teraz światła powinny zgasnąć. No więc, kochani, fajnie było, ale się skończyło. Jak co roku przywiozłem ze sobą troszeczkę makulatury i nie omieszkam sobie ją zaprezentować. Krótko. Tak dla porównania też przedstawię odrobinę tego, co mogliśmy podziwiać w zeszłym roku. Również potraktuję to wybiórczo. Dla dobra ogółu. Także widzimy się za chwilę po krótkiej selekcji. No i na początek chyba to, co najważniejsze, a mianowicie taka skromna, kilkustronicowa gazeta streszczająca to, z czym mamy do czynienia podczas tych targów. Szata graficzna co roku wygląda podobnie, natomiast zmianie ulega treść, co jest chyba oczywiste. Na okładce mamy krótką zapowiedź tego, co ujrzymy w środku, a dalej słowo wstępne. Natomiast kolejne strony ukazują nam w kolejności alfabetycznej wystawców biorących udział w tegorocznych targach, wraz z krótkimi opisami co do prezentowanych modeli i asortymentu. Na kolejnych stronach analogicznie, kolejne firmy biorące udział w imprezie. Na środku mamy rozkładówkę z naniesioną mapą zarówno parteru, jak i kolejnych pięter oraz numery pokoi poszczególnych producentów. Tak więc, jeśli chodzi o topografię i nawigację, jest to rozwiązane chyba wzorowo. Kolejne strony to pozostali producenci,
i ich produkty biorące udział w targach oraz opisy sprzętu. Także jeśli chodzi o podstawowe informacje, to co będziemy mogli zobaczyć, z czym będziemy mieli do czynienia podczas tych targów, no czegóż chcieć więcej. A na ostatniej stronie, o czym już wspominałem wcześniej, podczas targów można nabyć sprzęt po cenach wyraźnie niższych niż detaliczne. Powyższa stronica nie pozostawia chyba wątpliwości. Kolejna rzecz warta pokazania, mianowicie taka mała książeczka, tegoroczne wydanie AudioT. Krótko jednym zdaniem, co to jest AudioT? To przede wszystkim sieć sklepów branżowych na terenie UK, ale także stowarzyszenie, które od 50 lat zrzesza głównych detalistów i handlowców sprzętu audio. Podczas imprezy Sound & Vision otrzymamy tę książeczkę, w której znajdziemy wiele cennych informacji i wskazówek na temat sprzętu audio, o nowościach technicznych i technologii. Nie zabraknie oczywiście prezentacji i opisu wybranych urządzeń i produktów czołowych firm. Są krótkie wywiady, wypowiedzi właścicieli czy inżynierów, ale przede wszystkim sporo prezentowanego sprzętu. No i oczywiście informacja o imprezie Sound & Vision The Bristol Show, z którą to AudioT współpracuje. Tak więc sprzęt, o którym przeczytamy w tej broszurce, naocznie możemy zobaczyć na targach. I ostatnie stronice to adresy sieci sklepów AudioT na terenie Anglii. Chciałbym również krótko zaprezentować skromną książeczkę szwedzkiej firmy Primer. Nie tylko ze względu na wyrazistą estetykę ich produktów, bardzo elegancką zresztą, ale też dlatego, że nie robią tajemnicy z tego, co wkładają do środka. To po prostu buduje zaufanie i dobrze świadczy o podejściu do konsumenta. Ja ponadto osobiście lubię poddać się temu swoistemu fetyszyzmowi i pooglądać sobie kondensatorki, przekaźniki i inne kabelki oraz wszystko to, co urządzenie nosi pod skórą. Dalej, krótka informacja o wspomnianych w pierwszej części podstawkach firmy Aperta. Zdumienie i wręcz niedowierzanie to określenia, które mi się rzucają na język, gdy myślę o tym wynalazku. Nigdy wcześniej nie sądziłem, że wibracje i rezonanse mogą mieć taki wpływ na postrzeganie obrazu muzycznego. Głównie jeśli chodzi o kierunkowość, panoramę, scenę i źródło. Producent do końca nie zdradza zasady działania tych podstawek, no co oczywiste. Niemniej podczas prezentacji mogliśmy się dowiedzieć, że chodzi nie tylko o wygaszanie wibracji, co do końca nie jest możliwe, ale o odpowiednie ich ukierunkowanie. Tak więc to, co przeczytamy na ulotce, to nie są puste słowa, rzeczywistość, którą osobiście mogłem potwierdzić własnymi uszami. No, chyba że firma stosuje jakieś magiczne triki w stylu Davida Copperfielda, a my dajemy się nabrać. No, może być i tak. W takim razie ja tę sztuczkę łykam, to znaczy moje uszy. Teraz kilka słów o firmie Audiotechnika i jednym z katalogów. Jak wiadomo, firma ta produkuje szeroki asortyment od wkładek gramofonowych, przez gramofony, słuchawki, mikrofony oraz szereg innych urządzeń audio. Za przykład niech posłuży katalog wkładek gramofonowych. I już pierwsza strona pozwala nam poczuć delikatny powiew japońskiej kultury, nie tylko wizualnej, estetycznej, ale i chyba szeroko pojętej mentalności, pewnej surowości, wyrafinowania oraz zdyscyplinowania. Kolejne stronice pokazują rzetelność i profesjonalizm w podejściu do klienta. Oprócz strony wizualnej, prezentacji graficznej, fotografii, ogromny nacisk firma ta kładzie na treść pisemną. Spotkamy tu rzetelne i wyczerpujące opisy, mające znaczenie nie tylko techniczno-informacyjne, ale także edukacyjne. Sposób działania wkładek, ich rodzaje, zjawiska, jakie występują podczas odczytu zapisanej muzyki za pomocą wkładki, rodzaje i specyfikacje szlifów igieł, parametry i dane techniczne. Tego wszystkiego dowiemy się z tego katalogu, tak więc ogromne uznanie za takie podejście i szacunek do klienta. W przypadku tej firmy zmuszony jestem posłużyć się jedynie skromną broszurką, bowiem grubszą książeczkę gdzieś posiałem. Ponadto jest to materiał z zeszłego roku i najnowszego modelu monitorów prezentowanych w tym roku nie uświadczymy. Ja natomiast chciałem dwa słowa powiedzieć na temat flagowego modelu Titan 808, który miałem ogromną przyjemność usłyszeć podczas ubiegłorocznych targów.
Szczerze mówiąc, mam duży problem, by znaleźć słowa opisujące doznania podczas obcowania z tymi kolumnami. Najprościej chyba określić to jako obecność i doświadczenie muzyki w sposób najbardziej autentyczny. To tak, że kiedy zamykam oczy, słyszę, jak muzycy wychodzą z głośników, stają jak żywi na scenie i dalej wykonują swoją partię. A gdy kończą i nastaje cisza, otworzenie oczu jest bolesnym powrotem do szarej rzeczywistości. I takie przeżycie zapewniają te zestawy. Mimo iż jestem taka Zosia Samosia, jeśli tylko potrafię, to wolę coś zrobić samemu, niż to kupić. Niemniej, gdyby mi zalegało w kieszeni 20 tysięcy funtów, to wiedziałbym, co z nimi zrobić. Kolejna ciekawa pozycja to firma TAD i ich najnowsze dziecko, Micro Evolution One. To niewielkie monitory z 16-centymetrowym niskotonowcem. Powiem tak, gdybym nie widział na własne oczy, chyba bym nie uwierzył, że takie małe coś może zagrać takim dużym dźwiękiem. Co do estetyki się nie wypowiadam, ale osobiście znacznie bardziej odpowiadają mi większe monitory prezentowane na ubiegłorocznych targach, a mianowicie Compact Evolution One z 18-centymetrowym wooferem. Oczywiście duży może więcej i tak też w istocie jest. Te monitory, jeśli chodzi o dół pasma, moim zdaniem spokojnie mogą konkurować nawet z podłogówkami i 8-calowymi niskotonowcami. Osobiście są moimi faworytami numer 2, zarówno w kwestii estetyki, jak i brzmienia. Warto też wspomnieć o firmie PMC, choćby z tego względu, że jako jedna z niewielu rozwinęła linię zestawów głośnikowych opartych o linię transmisyjną. Nie wiem, czemu tak się dzieje, że przeważająca większość producentów kolumn boi się takiej konstrukcji. Moim zdaniem linia transmisyjna jest niedoceniana. I dlatego też tym bardziej brawa dla PMC za odwagę. Należy również przypomnieć, że to firma zasilająca także rynek profesjonalny. W niejednym szanującym się studiu nagraniowym można spotkać zestawy PMC. Tak więc doświadczenie takie przeniesione na rynek konsumencki może przynieść tylko pozytywny efekt. I tak też się dzieje. No i na koniec, moi drodzy, Bowers & Wilkins na przykładzie katalogu z zeszłego roku, nieco obszerniejszego i subtelnie bogatszego. Jak po chwili się przekonacie, firma ta prowadzi politykę marketingową na wysokim poziomie. Ich katalogi i ogólnie szata graficzna to takie malutkie dzieła sztuki, podobnie zresztą jak same kolumny. Niewątpliwie angażują dobrych fotografów, fotoedytorów, grafików i designerów po to, by ich produkty przedstawić w jak najlepszym świetle. I to widać. Co do filozofii brzmienia, to jak wiadomo kwestia gustu. Zdecydowanie nie dla mnie. W jednym krótkim zdaniu określiłbym to tak. Za mocno, za dużo, za bardzo, choć w wyrafinowany sposób. Jeszcze tylko kilka stron z zeszłegorocznego katalogu firmy Icon Audio, której niestety w tegorocznej edycji zabrakło. Firma ta określa siebie samą jako mała manufaktura. No, w takim razie jak na małą manufakturę, to mają dość bogatą ofertę, zarówno jeśli chodzi o kolumny, jak i o wzmacniacze lampowe. Rok temu było prezentowanych kilka modeli, wśród nich jeden wzmacniacz słuchawkowy, oczywiście lampowy, a do niego podłączone Beyer Dynamiki DT990 Pro. Posiadam takie słuchawki i znam je dobrze, ze wszystkimi wadami i zaletami i używam ich w konkretnym celu, ale o nich opowiem kiedy indziej. Natomiast to, jak zabrzmiały w tandemie ze wzmacniaczem lampowym, totalnie mnie zaskoczyło. Nie sądziłem, że źródło może mieć aż taki wpływ i w tak dużym stopniu zmienić charakter brzmienia w przypadku słuchawek. Na plus oczywiście. Kochani, na koniec szybkie podsumowanie i krótka refleksja na podstawie tego, co widziałem ostatnio i biorąc pod uwagę zeszłe lata i imprezę Sound & Vision The Bristol Show. Biorąc pod uwagę moje skromne doświadczenie z 3 ostatnich lat, zarysowuje mi się taki dość szeroki obraz spektrum brzmienia. Nie mówię tu o poszczególnych klockach, ale o całych systemach. Wspominałem już o podstawkach Aperta i moim zaskoczeniu. Podobnie mam świadomość, że w tym momencie wkładam kij w mrowisko, bowiem chcę powiedzieć o kablach zasilających.
Nie pamiętam teraz, czy to był Isotek, czy Nordos, czy jakaś jeszcze inna firma. Pamiętam z zeszłego roku porównanie dwóch kabli, takiego budżetowego w zakresie chyba 70 funtów i kolejny znacznie droższy, około 500-600. No być może uległem pewnej halucynacji nausznej, dźwiękowej, ale podobnej halucynacji uległ mój kolega, który nie ukrywam jest znacznie bardziej doświadczony i ogólnie pojęte wyrobione ucho, bowiem jest prawdziwym pianistą, nie tak niedzielnym jak ja. Także w zasadzie jego uszom mógłbym nawet bardziej ufać niż swoim. Jednak oboje ulegliśmy tej halucynacji, albo faktycznie kable zasilające mogą mieć wpływ na brzmienie. Albo trzecia opcja, zostaliśmy zaczarowani przez sztuczki rodem z Davida Copperfielda. No tego już nie jestem w stanie ocenić, jednak pamiętam swoje wrażenia akustyczne towarzyszące zmianie kabli. Ocenę pozostawiam Wam, swoje doświadczenia pozostawiam sobie. I kolejna szybka taka refleksja, jeśli chodzi o zaobserwowane zmiany w ostatniej edycji. Bez wątpienia w tegorocznej edycji wystąpiło mniej wystawców, mniej firm. To dało się zauważyć, zwiedzając po prostu targi, obserwując to, co się dzieje, że tak powiem zagęszczenie było nieco mniejsze. Ponadto firmy, nie wiem, czy to była kwestia polityki, czy kryzysu, trudno mi to ocenić, natomiast w poprzednich latach królowały urządzenia z najwyższej półki, można powiedzieć modele topowe, natomiast w tegorocznej edycji producenci skupili się głównie na takiej klasie konsumenckiej, raczej bym powiedział cenowo średniej. Kolejna rzecz, którą niewątpliwie łatwo było zauważyć, to to, że tradycyjne klocki, segmenty zestawów audio odchodzą do przeszłości, w miejsce których pojawiają się takie zintegrowane klocki. Niewątpliwie tradycyjne napędy CD i odtwarzacze CD już odchodzą również do lamusa, w miejsce których pojawiają się odtwarzacze strumieniowe. Chyba to jest naturalna kolej rzeczy i nie ma się temu co dziwić. Ja osobiście nie będę płakał nad rozlanym mlekiem. Tym bardziej, że jeśli mamy możliwość kompatybilność sterowania z urządzeń mobilnych, takich jak telefon czy tablet, nawigowania, przetrzymywania swojej biblioteki muzycznej na dyskach NAS. Tak więc niech nas nie dziwi, że odtwarzacze strumieniowe w zasadzie już powoli zaczynają dominować. Jeśli chodzi o ergonomię, elastyczność, jak najbardziej myślę, że jest to odpowiednia ścieżka. Moi drodzy, myślę, że to by było na tyle. Dzięki za cierpliwość i wytrwałość. Zapraszam do kolejnych materiałów, które niebawem się ukażą. Raz jeszcze dzięki za towarzyszenie i do następnego materiału. Czuwaj! Jak tam? Co zrobiło na Was wrażenie? Na mnie? No. Kołnierz. Nie, dupy nie urwał. Nie urwał dupy. Dołu nie miał. Dołu nie miał, kołnierz. Moi drodzy słuchacze, USB kabel jak dla ciebie, co? Moi drodzy słuchacze, kołnierz nie miał zakończony wtyczką. Kołnierz nie miał dołu, więc w takim razie wsadzę sobie waltornię w dupę. I co? Michał im pojechał, kurwa, tak, że już po pierwsze nie da. Już nas tu nie wpuszczą. Tak więc, moi drodzy słuchacze i oglądacze, w tym roku Zadów nie urywa, że tak powiem, bo Wilson Wilkins nie pokazał flagowych modeli, a tylko takie pipidułki. A resztę powiem Wam później. Teraz będzie kurwa usadawianie się i chuj. Tak, jeszcze kurwa po kablu przejedź, będzie super. Kurwa, pierdolę.
Nie to normalnie. No więc kochani, fajnie było, ale się skończyło, światło mnie za bardzo razi. No i co ja na to poradzę? Muszę jakoś. No więc kochani, fajnie było, ale się skończyło. Jak co roku oczywiście przywiozłem ze sobą trochę makulatury i nie omieszkam sobie zaprezentować. Dobra, jeszcze raz. Ja pierdolę. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Co tutaj najistotniejsze? Przede wszystkim mapka. Mapka, na podstawie której, za pomocą której jesteśmy w stanie jeszcze raz wszystko od początku, bo spierdoliłem. Zaczniemy może od takiego krótkiego... takiej to małej formy. Jeśli chodzi o wcześniej wspomnianą przeze mnie firmę Harbeth,